Informacje telewizji Dolnośląskiej, Marta Lidner, witam Państwa. Tuż po północy przy ulicy Nowy Świat w tego roku odbyły się wybory do tak zwanego Sejmu Kontraktowego oraz pierwsze od ponad 40 lat wybory do Senatu. Okazuje się, że wielu Polaków nie pamięta już tego przełomowego wydarzenia w historii naszego kraju. Wybory z 4 czerwca 1989 roku były pierwszymi od zakończenia II wojny światowej wyborami, w których Polacy mogli wyrazić swoje poglądy polityczne bez strachu przed represjami. Preferencje wyborców i studentów. Domagali się oni reform politycznych podobnych do tych, jakie przeprowadzono w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkanie dzisiejsze pakieta poświęcona jest pamięci wydarzeń 4 czerwca 1989 roku na placu Tiananmen w Pekinie. Były one takim krwawym ukoronowaniem, czy końcem protestów chińskich studentów na rzecz praw człowieka w Chinach. Dokładnie tego dnia, kiedy w Polsce odbyły się wybory, które były, można powiedzieć, pierwszym krokiem do końca komunizmu, w Chinach Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zdecydował się zdławić siłą protesty chińskich studentów. Większość przemierzających wrocławski rynek ludzi nie zwracała większej uwagi na pikietę. W pobliżu pędzierza, gdzie prowadzono akcję, wybrało się kilkadziesiąt osób. My przyszliśmy także pomóc naszym kolegom. Stwierdzimy, że dobrze jest, jeżeli nie tylko się pamięta, ale się przypomina także innym ludziom. Więc przyszliśmy, zrobiliśmy też coś tam, daliśmy od siebie. A to przed chwilą była podpisywana jakaś deklaracja. Czy Państwo też podpisali to? Tak. A co tam było w tej deklaracji? Co to było? Stawiamy się jakby za... Ja wiem, być może jest to tylko symbol, ale to są rzeczy, które są tam wysyłane. Walczy się o ludzi, którzy są tam po prostu zamknięci. Pewne nazwiska są znane. Wiadomo, kto dlaczego został pozbawiony wolności w tym kraju. Czy panie ta etykieta jakoś się rusza, czy jakoś, nie wiem, daje do myślenia? Ciężko powiedzieć, nie zastanawiałam się zupełnie nad tym, naprawdę. Pokonał, tak. Tak samo, tam się zwróciłam uwagę, że coś się dzieje, przypomniało mi się to, ale ciężko powiedzieć to. A nie była pani zainteresowana, żeby podejść, zobaczyć, poczytać broszurkę? Spotkałam się z koleżanką, którą się nie widziałam miesiąc czasu i po prostu no, to mnie bardziej interesowało. Czy państwa ta pikieta zupełnie nie rusza? No chyba nie, raczej. Nie wiem, o co wychodzi w ogóle. A to jest tuż obok, no 2 metry dosłownie, czy pan nie mógł... No, ale dopiero przydamy, chcemy się dowiedzieć, co jest grane. 4 czerwca to nie tylko rocznica masakry chińskich studentów. Tego samego dnia w 1989 roku odbyły się w Polsce pierwsze wolne wybory do Sejmu i Senatu, a w 1992 upadł rząd premiera Jana Olszewskiego. Wczoraj zmieniono dyrektorów.